Bierzemy cię do nas, trenujemy, uczymy tańca, poezji, choreografii. W przyszłości chcemy stworzyć duże centrum szkoleniowe, żeby uczyć ludzi rzeczy, o których nie usłyszą w szkole. Spotkałem członków Kibera Community Youth Program, gdy pracowaliśmy razem na rzecz społeczności Kibery. Nazywam się Robert Kay. Urodziłem się w 1980 roku w Kiberze. Głównym celem KCYP jest wspieranie młodzieży w slumsie. Powiększanie ich możliwości, tak aby mieli wpływ na rozwój tej społeczności. Pracujemy dla ludzi Kibery. Nasze drzwi są otwarte. Wychodzimy do ludzi. Zachęcamy tych, którzy nie mają zajęcia, aby dołączyli do nas. Gdy pierwszy raz do nas przychodzą, dajemy im czas, żeby się rozejrzeli. Zobaczyli, co robimy. Wtedy wybierają jedną z naszych aktywności, w której czują się najlepiej. Nasz główny projekt to składanie baterii słonecznych. W 2005 roku przyjechał do nas wolontariusz, spędził u nas miesiąc i nauczył nas, jak składać i używać solary. Chodziło o energię słoneczną, ogromny potencjał Afryki, z którego nie korzystamy. Proces zaczyna się od pracy teoretycznej. Uświadamiamy ludzi, jak wielki jest potencjał energii słonecznej na kontynencie. Potem przechodzimy do ćwiczeń, krok po kroku. Napisaliśmy podręcznik, z którym pracują podczas ćwiczeń. Uczą się teorii działania solarów, potem praktyka, krok po kroku. Odbiorcy naszych solarów w Kiberze byli początkowo bardzo zaskoczeni i podnieceni. Nie wierzyli, że to może działać, dopóki nie zabrali solarów do domu, nie sprawdzili ich na radioodbiornikach i telefonach komórkowych. Koncentrujemy się na miniaturowych solarach. Chcemy też masowo produkować duże panele, które zasilą szkoły, szpitale i duże domy. To chcemy osiągnąć. Politycy w Afryce powinni docenić energię słoneczną, zauważyć, że to największe dobro naturalne, jakie mamy. Niech nie patrzą na elektrownie wodne. W Afryce nie ma wody, jest słońce. Żaden afrykański kraj nie wykorzystuje tego potencjału. Świat to tylko mała wioska. Kibera jest jej częścią. Jeżeli będziemy podążać tą drogą, uda nam się zasilić cały kraj energią słoneczną. Nazywam się Marianne Jerry. Jestem prezenterką w Pamoja FM. Prowadzę show muzyczny w soboty od 7 do 10 rano. Najbardziej w pracy podoba mi się kontakt z żywą muzyką. Pracuję z niszowymi artystami z getta.
którzy mają talent, prawdziwy talent. Mówiąc o niszowych artystach, mam na myśli tych, którzy nie są obecni w mediach, a tworzą prawdziwą sztukę. W pierwszej godzinie puszczamy nowe utwory. Większość artystów zapraszamy na wywiady. Najpierw słuchamy ich muzyki. Jeżeli nam się podoba, dzwonimy. Jeżeli muzyk utrzymuje się na liście hitów przez miesiąc, załatwiamy mu kontrakt płytowy. Patrzymy na jakość. Mimo że gramy muzykę niszową, jakość jest dla nas bardzo ważna. Przyszłam do Pamoja FM w zeszłym roku, aby zagrać ze swoim zespołem. Któregoś dnia zadzwonili i spytali, czy chcę z nimi pracować. Zapytałam, dlaczego? Bo podoba nam się twój głos. Powiedziałam, czemu nie? Zrobiłam swój pierwszy show z współprowadzącym Oliverem. Od tej pory nie myślę nawet, aby stąd odejść. Po prostu kocham to miejsce. Wpadliśmy na pomysł założenia radiostacji, bo w ten sposób łatwiej dotrzeć do ludzi. Gdybyśmy chcieli założyć gazetę, trzeba byłoby ją sprzedawać. A w Kiberze za 10 szylingów możesz przygotować obiad dla dzieci. Kupisz za to sukumę i pomidory. Pamoja była narzędziem budowania pokoju w Kiberze. Kibera to kosmopolityczne miejsce. Znajdziesz tu wszystkie plemiona, które zamieszkują Kenię. Naszą misją jest edukowanie ludzi poprzez ekspertów, m.in. z Międzynarodowego Funduszu Walutowego czy Lekarzy Bez Granic. Uczą i opiekują się mieszkańcami. W Kiberze jest mnóstwo organizacji pozarządowych. Szukamy sposobów, aby mogli sponsorować nasze audycje. W ten sposób moglibyśmy się utrzymywać. Informacja zwrotna, jaką otrzymujemy od ludzi, upewnia nas, że robimy coś dla nich. Oni naprawdę akceptują to, co robimy. Pamoja to nasze radio, przekazuje nam informacje. Na przykład wczoraj w Shilanga paliły się domy. Nie wiedzieliśmy o tym, ale usłyszeliśmy potem w radio. Pamoja łączy nas, mówi do naszej młodzieży i w trudnych czasach rozładowuje napięcia. Może za 5 lat Pamoja się rozwinie, zacznie działać komercyjnie, będzie bardziej pomagać lokalnym artystom. Może uda nam się wybudować większe studio, do którego moglibyśmy zapraszać mnóstwo gości, prezentować ich opinie. Dla mnie Pamoja to całe życie. Nie wyobrażam sobie, abym mogła ją kiedykolwiek opuścić. Spotkałem się z Kibera Journal dzięki Juliusowi Ayoma, jednej z najbardziej znanych osób w tej społeczności. Zaczęli mówić o Kiberze jako mała grupa dziennikarzy. To, co robili, zachęciło nas wszystkich, aby mówić więcej. Jestem redaktorem naczelnym. Moją rolą jest kierowanie dziennikarzami i decydowanie, jakie tematy powinny znaleźć się w gazecie.
Pomysł uruchomienia gazety narodził się w 2002 roku. Zebraliśmy się, byliśmy grupą młodych mieszkańców Kibery. Łączyła nas religia. Doszliśmy do wniosku, że bycie religijnym, mówienie o Biblii i chrześcijaństwie, to za mało. Kibera ma tyle problemów. Usiedliśmy razem i zaczęliśmy określać te problemy. Zebraliśmy 20, które uważaliśmy za kluczowe. Największym okazała się niewiedza. Zdaliśmy sobie sprawę, że rozwiązując ten problem, rozwiąże się 10 innych. Była tu pusta przestrzeń, czegoś brakowało. Stwierdziliśmy, że ludziom trzeba dać głos, możliwość wypowiedzenia się i nie chodziło tu o zarobienie pieniędzy. Istotą było robienie tego, co należało. Musieliśmy wybrać nazwę. Padło kilka propozycji, więc poprosiliśmy ludzi, aby zagłosowali. Wygrała Kibera Journal. Gdy pierwszy numer wyszedł, wszyscy go zobaczyli i mówili: patrzcie, to nazwa, którą wybraliśmy. Utożsamili się z nią. Ludzie dzwonią do nas, mówią: słuchajcie, tam coś się dzieje, tak jak z ostatnim pożarem. Zadzwonili do mnie w środku nocy. Olympics się pali. Musiałem wstać, wziąłem aparat i pobiegłem. Mamy tylko mały, cyfrowy aparat z bardzo małym zoomem. Brakuje nam komputerów, aby dziennikarze mogli swobodnie pracować nad tekstami i historiami. Wielu rzeczy nam brakuje. Mamy jednak bardzo dobrą gazetę, która jest naszą siłą. Wiele tematów, które naświetliliśmy w gazecie, miało duży odzew. Ostatnio opublikowaliśmy historię dotyczącą problemów materialnych. Podczas zamieszek powyborczych jedna z rodzin ucierpiała. Ojciec był pierwszą śmiertelną ofiarą w Kiberze. Matka próbowała zdobyć pieniądze, aby ponownie wysłać synka do szkoły. Został z niej usunięty, ponieważ nie było pieniędzy na opłaty. Córeczka z tego samego powodu też siedziała w domu. Po opisaniu tematu pojawił się sponsor. Dzięki niemu dzieci będą chodziły znów do szkoły. Oprócz gazety chcemy mieć radiostację, stację telewizyjną i centrum teleinformatyczne z dostępem do internetu. To cel, który chcemy osiągnąć. Motto Kibera Journal to: zasługujesz, aby wiedzieć. Tu w Kiberze pieniądze to sprawa życia i śmierci, ale ludzie przede wszystkim zasługują, by wiedzieć. Thank you.